Witajcie ponownie na kanale. Z tej strony Aga. Tak jak to obiecałam Wam w poprzednim tutorialu, mam dzisiaj dla Was kartkę z zakochanymi myszkami. Jeśli jesteście fanami stylu Clean and Simple, to zapraszam do oglądania dalej. Tak samo jak w poprzednim tutorialu, tak i w tym pracę rozpoczynam od wycięcia serduszka za pomocą wykrojnika z podwójnymi przeszyciami. Będzie ono tłem dla myszek, które zaraz pokolorujemy. Z racji tego, że praca i kolorowanie jest szybkie, tak i postanowiłam, że filmik również będzie mocno przyspieszony. Nie przeszkadza to jednak, abyście zobaczyli, w jaki sposób to kolorowanie się odbywa. Tutaj taka podpowiedź, że przy tych stemplach od Colorado Craft, z których ja akurat korzystam w przypadku kolorowania tych myszek, z tyłu na opakowaniu macie przykłady, jak można pokolorować takie myszki. Jest to charakterystyczny styl rysunków typowo książeczkowych czy ilustracyjnych, a tym samym w sumie taki znak rozpoznawczy Anity Jeram. W taki sposób, patrząc jak ona pokolorowała te obrazki, możecie nauczyć się bardzo prostego kolorowania takich grafik. Oczywiście można też pokolorować jeszcze mocniej z cieniami, w taki sam sposób, w jaki ja będę kolorowała to właśnie serduszko. Ten styl zostawiam Wam, zresztą nie musicie tutaj tylko i wyłącznie stawiać na mazaki alkoholowe, ale zarówno kredki, jak i akwarele, jak i normalne mazaki też sprawdzą się do pokolorowania tak małych obrazków. Możecie również i w ogóle nie kolorować ich, a jeżeli chcecie mieć serduszko w jakimś odcieniu, to na przykład można je postemplować na papierze kraftowym, wyciąć i przykleić na gotową myszkę. To też jest bardzo fajny sposób na kolorowania bez kolorowania. Myślę, że byłoby nudno, gdyby w swojej pracy nie wykorzystała po raz kolejny odręcznie rysowanej rameczki. Ten sposób tutaj sprawdzi się świetnie dla tych, którzy trochę boją się odręcznie polecieć na żywioł i narysować od tak. Linijka i biały cienkopis i naprawdę możecie stworzyć najróżniejsze ramki, a nadal są one robione odręcznie. Przygotowaną kompozycję jak zawsze postawiłam na kosteczkach dystansowych. Jest to świetny sposób, aby nadać pracy trójwymiarowości. W swoich pracach dbam o detale, więc wszędzie tam, gdzie są białe obszary, które można wyciąć, a które, powiedzmy, psują kompozycję, to robię to za pomocą nożyka precyzyjnego i maty samoregenerującej. Kolejnym trikiem, jaki stosuję w swoich pracach, jest dodawanie tzw. plików za pomocą białego cienkopisu. Daje to wrażenie trójwymiarowości i błysku danego przedmiotu albo postaci, na której zastosujemy ten trik. Ostatnim krokiem w pracy jest dodanie napisu. Tutaj również wykorzystałam stempel z zestawu Colorado Crafts i stemplowałam używając koloru Distress Oxide Fire Brick. Napis też podniosłam na kosteczce dystansowej i w zasadzie kompozycja jest gotowa. Ostatnim takim już kropką nad i jest brokat w płynie firmy Spectrum Noir, ale jeśli macie w swojej kolekcji tego typu mazaki z Wing of Stella czy z Nuvo, to one również tak samo będą działały. Wykorzystany kolor to Clear. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Ostatni mój tutorial cieszył się u Was dużym powodzeniem, za co przeserdecznie Wam dziękuję. I mam nadzieję, że seria prostych kartek w stylu Clean and Simple nie znudzi Wam się za szybko. Ja, jako wciąż relatywnie młody i rozwijający się twórca YouTube'owy, chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie Wasze polubienia, lajki, komentarze pod moimi filmami. Jest to dla mnie bardzo ważna rzecz i cieszę się, że Wy, jako moja społeczność, tak chętnie oglądacie moje tutoriale. Tym samym nadal będę miała prośbę do tych wszystkich Was, którzy jesteście nowymi widzami na moim kanale,
o pozostanie na nim i zasubskrybowanie, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowymi tutorialami, które pojawiają się na kanale. A ponieważ nie jest to super regularnie, więc taka przypominajka będzie jak znalazł, żebyście nie pominęli żadnego z nich. Tymczasem jeśli spodobał się Wam ten tutorial, to zachęcam do obejrzenia innych z mojego kanału, a linki do nich znajdziecie po lewej i po prawej stronie ekranu. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Hej, hej!